No witam, cześć. Sobota, kolejny odcinek. Jak to już wedle grafiku idzie? Bo dużo ludzi się pyta właśnie, kiedy odcinek, kiedy co i jak. Link w opisie. Na dole macie po prostu wypisany cały grafik. Tam zapraszam, zawsze sobie można podejrzeć. Mianowicie, co dzisiaj? Miał być Huntley. Huntleya na razie nie będzie. Skoczymy sobie Sultanem. Zostały dodane, parę nowości zostało dodanych. O, nawet nie wyciszyłem, a to wyciszę wam w postprodukcji już. Skręt sobie ustawimy i skoczymy sobie do Bicep Mariny i dokładnie do Montgomery jeszcze. Zostały powymieniane asortymenty po prostu w Cyganach. Chcę wam po prostu pokazać te pojazdy, co tam teraz aktualnie jest, żebyście się nie wbili na minę, bo dużo ludzi kupuje sobie teraz tam taniej pojazdy i drożej po prostu sprzedaje na giełdach. Bo niektóre osoby na przykład miały jakąś tam parodniową przerwę, nie wiedzą po prostu, że coś takiego się zdarzyło, coś takiego miało miejsce. Jeszcze póki dopiero zaczęliśmy, chcę was oczywiście serdecznie zaprosić na mojego Twitcha. Link macie w opisie, ostatnio sobie tam dosyć często streamujemy, nadajemy na żywo, gramy sobie razem, także no zapraszam bardzo serdecznie. Streamki tak w okolice 17, 19, coś takiego, także no... Zachęcam do zostawienia followka i bycia na bieżąco. Co konkretnie zmienili? Pododawali parę nowych pojazdów, w sensie nowych. Powymieniali po prostu cały asortyment. Jest parę ciekawych samochodów. Myślę, że jakiś na projekcik kiedyś chwycimy, bo naprawdę warto. Zaraz wam tu zaprezentuję, co jest konkretnie. Ten Bicep Marina jest o wiele lepszy, szczerze mówiąc. No, tak jak było zwykle, już na którymś tam moim odcinku właśnie z Cyganów wam pokazywałem. I już wam prezentuję, co my tu tak naprawdę mamy. Zostawmy sobie na razie samochód i przejdźmy do prezentacji pojazdów właśnie. Mamy tutaj Merita za 37 tysięcy. Całkiem, w sensie nie wiem, na Mericie się nigdy nie znałem. Co mi się tu najbardziej podoba? Glendale. Glendale 1.6 za 20 tysięcy. Myślę, że takiego Glendala sobie zrobimy kiedyś, bo jest to naprawdę fajny pojazd. Takiego na lampce bym sobie zrobił konkretnego. Co tu jeszcze mamy? Admirala. Admiral za 40 tysięcy, 1.6. Też super autko. Też mi się mega podoba. Kiedyś miałem. Także to też jest taka kurde, perełeczka na projekcik. Co tu jeszcze jest? Fortuna. Ostatnio mi się tak zaczęła podobać Fortuna, tylko szkoda, że jest 1.2. Jakby to było chociaż 1.4, to jeszcze jako tako. W ogóle nawet nie wiedziałem, że ma takie felgi w serii. Mega mi się podoba teraz ta podmianka. Kiedyś mi się nie podobała, teraz mi się podoba. Także... Też fajne autko na projekcik. No i co my tu jeszcze mamy? Intrudera w kombi za 31 tysięcy. Blistę za 34 tysiące, 1.6. Premiera w kombi też, kurde, za cenę fajną, 23 tysiące, 1.2. I tutaj patrzcie. Tutaj mamy jeszcze Buffalo. Tak, znajduje się tutaj Buffalo. 1.2 za cenę 51 tysięcy. Nie wiem, mi się wydaje, że chyba drożej były wystawiane te Buffala. A to jedzie naprawdę, niby 1.2 silnik, a to w serii ma chyba 150 km na godzinę. Z UPM1 to leci chyba 190, o ile się nie mylę. Także na początek, w sensie takie no 50 tysięcy, mega, mega pojazd. Myślę, że konkretna propozycja. No i mamy tu jeszcze Emperora. No to sobie teraz myślę, że skoczymy do tego w Montgomery. Montgomery też są całkiem ciekawe pojazdy. Także no myślę, że tutaj krótkie cięcie nastąpi. Bo zanim tam dojadę, to trochę minie. Także no, co, widzimy się za moment. A jeszcze się tak na moment wtrącę. Co myślicie właśnie o takich odcinkach prezentujących właśnie nowe aktualizacje, jakieś zmiany w salonach i tak dalej? Oceńcie to oczywiście w komentarzach i już nie przedłużam. Zaraz widzimy się w Montgomery. O, my już praktycznie na miejscu. Nie pytajcie się, co się stało z Sultanem. Mała kraksa, mały wypadek, ale to mniejsza o to. Tak naprawdę ważne jest to, co znajduje się właśnie tutaj na... tutaj u Cygana, tak naprawdę. Zaraz wam tu zaprezentuję co i jak. Tutaj macie parking. I przejdźmy właśnie do pojazdu, które się tu znajdują. Pierwsze co? Mamy tutaj Sadlera. Sadler 1.4 za 11 tysięcy. Mało opłacalne, szczerze mówiąc. Solaira. Solair też mi się mega podoba na taki projekt. Nawet mam go nawet w głowie. Wiem jak go zrobić, tylko no troszeczkę gotówki jest potrzebne. Myślę, że kiedyś może ujrzymy taki projekt na moim kanale. Zobaczymy, czas pokaże. Mamy też również Kabi
Kabi też mega fajne auto. Za 10,5 tysiąca. 1,4. Na Donice, no myślę, że nic więcej nam nie potrzeba. Myślę, że też kiedyś, chociaż taki malutki tuning zobaczymy tego Kabie. W sensie jakieś felgi i upa trójkę, żeby to się działo na glebie. Tak pod Doniczkę, jak to u mnie bywa. Bo aktualnie z tych Doniczek to nie mam praktycznie nic. Tutaj mamy Staliona za 11 tysięcy. To widzicie, tam mieliśmy Sadlera. Tutaj mamy Staliona. O wiele bardziej opłaca się właśnie ten Stalion. O wiele ładniejsze to. No, to już jest klasa. Szczerze mówiąc, ten Stalion. Co tu jeszcze mamy, tak szczerze mówiąc? Oceanika. Mamy tutaj Oceanika 1.4 za 12,5 tysiąca. Tutaj w ogóle mamy Virgo za 14,16. Też spoko pojazd. Polecam. No i mamy też Vincenta. Znajduje się też tu Vincent. Vincent też 1.4 za 11 tysięcy. Też mega taka stara BMW, taka E30, kurde, zarąbista. Też mega mi się podoba. No i mamy tutaj jeszcze Landstrikera za 14,5 tysiąca, 1.4. Myślę, że też jak jakiś taki projekcik a la Terenuva, coś tego typu, też by spoko pasował, jakieś offroady i coś można poupalać sobie właśnie w terenie. No, także co? Myślę, że to by było chyba już na tyle. Nie będziemy tutaj przedłużać. Jeszcze zostały nam wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Także za momencik sobie tam przejdziemy. Tylko dobiegnę sobie właśnie tutaj do Sultanika i widzimy się właśnie na wynikach konkursu. Także co? Zapraszam. A przechodząc już do samych wyników. Do wygrania 2400 PLN-ów, bo mamy 72 łapki w górę. Skopiujmy sobie link do schowka. Wrzućmy sobie do random pickera. Załadujmy sobie komentarze. 30 komentarzy. Także co? Zwycięzcą w dzisiejszym odcinku jest... Zaraz zobaczymy, kto wygrywa 2400 PLN-ów. Ninja Hacker. Także co? Link w opisie, tam masz mój profil na forum. Tam do mnie napisz, skontaktuj się ze mną. I co? Nagroda leci do ciebie. Także co? Dzięki wam wielkie, że byliście. Oczywiście pozostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Subskrypcję oczywiście możecie zostawić z dzwoneczkiem. Kurde, się zaczynam gubić. No i co? Jakiś komentarzyk też na dole możecie tam skrobnąć, żeby random picker mógł was wylosować i wygrać nagrodę w kolejnym odcinku. Także dzięki wam wielkie, że byliście. Trzymajcie się. Na razie.